Witamy w programie Czas dla Ciebie, Motywator 60+. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat bezpieczeństwa seniorów. Powiemy, jak nie dać się okraść i pokażemy proste triki samoobrony przed napastnikami. Zobaczymy, jak pracują operatorzy numeru alarmowego 112, a także powiemy, czym jest kontakt ICE. Poznajmy historię państwa Nowickich z Lublina, którzy prowadzą sklep z futrami i kożuchami w centrum miasta. Ulegliśmy pokusie zakupu garków. Był prowadzony pokaz na temat takiego garka Sparowar, czy coś w tym stylu. No, jednym słowem, garnek 3 w 1. W sytuacji, kiedy ktoś próbuje nam mówić, że to jest coś wyjątkowego i tylko u nas jest możliwe kupno tego. Próbuje stworzyć taką aurę wyjątkowości tego kontraktu, tu już powinniśmy mieć się na baczności. Pan pięknie to prezentował, później mówi, no tak, teraz robimy losowanie. I akurat na raz wypadło, że my wylosowaliśmy tą możliwość zawarcia umowy na zakup takich garnków. Sprzedawcy stosują wiele sztuczek psychologicznych oraz manipulują nami, aby wytworzyć atmosferę wyjątkowości. Mając na uwadze, że może taki garnek będzie wygodny, no jednym słowem, żeby podnosić kulturę kulinarną, prawda? Ach. Dobrze, to kupimy taki garnek. Dali nam do podpisania umowę. Proszę tu podpisać, to jest dla banku, to jest dla nas, to tu jeszcze jeden. No, ciach, ciach, podpisywało się w porządku. Później jeden z panów wybiegł na zaplecze, powiedział, że tutaj nie ma tego druczku, to proszę in blanco podpisać kredytu, więc podpisaliśmy ten kredyt. Państwo Nowiccy kupili garnki za niebagatelną kwotę ponad 2000 zł i zadowoleni wrócili do domu. Tam jednak przemyśleli zakup i na chłodno doszli do wniosku, że to nie była korzystna transakcja. Kolejnego dnia postanowili zwrócić zakupione towary. W sytuacji, gdy konsument dojdzie do wniosku, że produkt jest nietrafiony bądź zbyt kosztowny, przesyła do przedsiębiorcy wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy i w ciągu 2 tygodni powinien zwrócić przedmiot zakupu w stanie niezmienionym. Wzięliśmy taksówkę i taksówką zawieźliśmy te garnki do tego hotelu. W tym hotelu oczywiście już było niezadowolenie wielkie, dlatego że dlaczego państwo rezygnujecie? Przecież podpisana została umowa, kredyt już jest. Proszę państwa, nie możecie zwrócić tych garnków w żadnym wypadku. Jak gdyby powiedziano, że no klamka zapadła, kobyłka u płotu, płacz i płać. Taksówką z powrotem przyjechaliśmy do domu, zapłacąc oczywiście za taksówkę. Nie może to być stricte zwykłe oszukaństwo, wyciąganie ludziom pieniędzy z kieszeni. To tak jakbym szedł ulicą i ktoś mi wyciągnął portfel z marynarki. No, jak to tak to odbiera? W sytuacji, kiedy uczestniczymy w takim pokazie, czyli zawieramy umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, zawsze konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy. Od 25 grudnia 2014 roku zmieniają się przepisy konsumenckie. Teraz będą dla nas jeszcze bardziej korzystne. Będziemy mieli nie 10, lecz 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, a odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wydłuży się z 1 roku do 2 lat. Oczywiście telefonicznie skontaktowaliśmy się z panem, który prowadzi tą działalność. I oczywiście pan nie zgłaszał się przy telefonie, nie mogliśmy nawiązać kontaktu telefonicznego. Państwo Nowiccy nie wiedzieli, co robić. Czuli się bezradni. Poszliśmy do rzecznika konsumentów i on tam sporządził takie pisemko, w którym było zawarte, że rezygnujemy z umowy i tak dalej. Rzecznik konsumentów, jeśli ma taką możliwość, pomaga w sporządzeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli konsument stwierdza, że
Dopiero w domu zorientował się, że ten produkt, który nabył na takim pokazie, jest za drogi, nieprzydatny. Jeśli okazuje się, że konsument został wprowadzony w błąd, wówczas negocjujemy czy to uznanie reklamacji, czy w skrajnych przypadkach również powiadamiamy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nieuczciwych praktykach rynkowych. Przyjechaliśmy do domu, zapakowaliśmy garnek. Wysłaliśmy to wszystko pod adres tego dystrybutora. Awizo nie zostało przyjęte przez firmę. Państwo nowiccy ponownie zwrócili się do Rzecznika Praw Konsumenta, który pomógł im wystosować kolejne pismo w ostrzejszym tonie. I po jakimś czasie dopiero pan odezwał się do nas, że może przyjąć tą paczkę. I ponownie tą paczkę wysłaliśmy. Na szczęście historia państwa nowickich zakończyła się happy endem. Dzięki pomocy Rzecznika Praw Konsumentów udało się im odzyskać swoje pieniądze. Rzecznicy konsumentów są obecni w każdym mieście i starostwie powiatowym. Aby znaleźć najbliższą jednostkę, wystarczy zadzwonić pod numer infolinii konsumenckiej 800 007 707 lub wejść na stronę internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl. Ważne, aby szybko reagować, gdyż jeśli minie ustawowy termin zgłoszenia problemu lub dokonania zwrotu, pomoc może okazać się niemożliwa. Zakup garnków czy pościeli o niesamowitych właściwościach może uszczuplić nasz budżet o kilka tysięcy złotych. Bywają jednak przestępcy, którzy nie wahają się sięgnąć po całe oszczędności osoby starszej i łatwowiernej. Wiele osób, zwłaszcza osób starszych, padają ofiarami oszustów. Sprawcy bez skrupułów podszywają się za osoby dla nas najbliższe, za przedstawicieli różnych instytucji, chcąc wyłudzić pieniądze, chcąc okraść osoby starsze. Dlatego tutaj powinna funkcjonować zasada ograniczonego zaufania. Innym problemem dotykającym najczęściej osób starszych są wyłudzenia pieniędzy, na przykład metodą na wnuczka. Polega ona na tym, że sprawcy dzwonią do swojej ofiary, podając się za wnuczka lub wnuczkę i informują o jakiejś pilnej sprawie, na przykład wypadku i potrzebnej pomocy finansowej. Mówią, że przyślą kolegę lub koleżankę po pieniądze. W momencie, kiedy sprawca do nas zadzwoni, do osoby starszej, przedstawi się za wnuczka, wnuczkę, czy syna bądź córkę, nie powinno to nas od razu zachęcać do działania, ponieważ powinniśmy najpierw sprawdzić tę informację, czy rzeczywiście osoba, która jest po drugiej stronie słuchawki, jest tą osobą. Co więcej, kiedy ona prosi nas o pieniądze, przedstawiając różne historie, bardzo często manipulując nami, działając na naszych emocjach, dlatego sprawdźmy tę informację, jeżeli nie jesteśmy pewni, bądź wydaje nam się coś bardzo podejrzanego, nawet poinformujemy o tym fakcie policję. Aby nie paść ofiarą oszustów, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Po pierwsze, nie przekazujemy pieniędzy nikomu, kogo nie znamy. Po drugie, nie wpuszczajmy do domu nikogo, kogo nie znamy. Jeżeli już musimy wpuścić taką osobę, to sprawdźmy dokumenty tej osoby, bądź zapewnimy sobie obecność kogoś z rodziny, kto będzie czuwał nad naszym bezpieczeństwem. Po trzecie, czytajmy zawsze umowy, które podpisujemy od początku do końca. Jeżeli nie rozumiemy tej umowy, poprośmy o pomoc kogoś bliskiego, kto zwyczajnie się na tym zna. Po czwarte, warto jest mieć telefon swojego dzielnicowego u siebie w domu, ponieważ w każdej takiej sytuacji, kiedy dzieje się coś niedobrego, warto jest do niego zadzwonić. Wiemy już, jak chronić się przed oszustami i wyłudzeniami, ale to tylko jeden z aspektów bezpieczeństwa. Każdy z nas może paść ofiarą na przykład kradzieży na ulicy. W trosce o bezpieczeństwo, ale i kondycję osób starszych, w Lublinie zorganizowano kursy samoobrony dedykowane seniorom. Głównym aspektem w samoobronie, który poruszamy pracując z osobami w wieku starszym, jest aspekt zdrowotny, zdrowie. Czyli na początku proponujemy i pokazujemy, jak poprawić tą ogólną sprawność fizyczną, jak wrócić do tej sprawności fizycznej. Mówimy o tym, że trzeba się zdrowo odżywiać, że trzeba się ruszać, żeby osoba, która ewentualnie znajdzie się w momencie w sytuacji zagrażającej życiu, mogła zareagować. Żeby mogła zareagować, musi być po prostu sprawna.
Czego jeszcze uczymy? Pomagamy tym osobom poczuć się pewnie, tak? Napastnicy wybierają osoby niedołężne, osoby, które mają problemy z poruszaniem się i ogólnie czują się niepewne. Dlatego myślę, że to jest, niekoniecznie uczymy skomplikowanych technik samoobrony, natomiast chodzi bardziej o to podejście psychologiczne. Pokazujemy, że można się obronić i jakimi metodami można to najlepiej zrobić. Elementy samoobrony taekwondo nie są bardzo trudne. Zapraszamy na krótki instruktaż. W tym naszym samouczku pokażemy kilka najprostszych elementów. Element pierwszy to są różnego rodzaju chwyty i uwolnienia z chwytów. Instruktor taekwondo pokazuje najprostsze uwolnienia z zakończone uderzeniem. To może być uderzenie w ucho lub uderzenie w twarz, które dezorientuje przeciwnika i pozwala uciec po prostu zaraz po takim chwycie czy trzymaniu. Możemy też w samoobronie użyć wszystkiego, co mamy przy sobie. W tym przypadku widzimy element samoobrony, gdy ktoś próbuje nam zabrać torebkę. Często osoby starsze są właśnie atakowane ze względu na biżuterię czy przedmioty, które mają przy sobie. Takie właśnie jak torebka, jak łańcuszki, jak zegarki. Napastnik próbuje to zerwać lub odebrać nam i wtedy po prostu ta torebka, która jest przedmiotem pożądania napastnika, często staje się narzędziem obrony. Widzieliśmy taką małą, zaaranżowaną scenkę, próbę wyrwania torebki na ulicy, gdzie napastnik próbuje wyrwać osobie torebkę. I co wtedy widzimy? Wcale nie krzyczymy ratunku, na pomoc. Elementem, który zwraca uwagę, jest krzyk pożar albo uwaga, pali się. W sytuacji, kiedy nasze lub inne zdrowie i życie są zagrożone lub gdy dzieje się coś niepokojącego, należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Przede wszystkim, gdy potrzebujemy interwencji i pomocy pogotowia ratunkowego, wtedy należy skorzystać z numeru 112, zadzwonić pod ten numer z telefonu stacjonarnego lub z telefonu komórkowego, podać adres, przede wszystkim podać adres operatorowi, który się zgłosi. Po drugie, jeśli chcemy zawiadomić policję, jeżeli staliśmy się ofiarą jakiegoś przestępstwa, nie daj Boże, lub jeśli jesteśmy świadkiem jakiegoś naruszenia porządku publicznego, po wybraniu numeru 112 trzeba krótko przekazać informację, podać miejsce i adres, gdzie miało miejsce dane zdarzenie, wtedy operator zawiadomi policję. Podobnie ze strażą pożarną, jeśli widzimy na przykład wybuch pożaru, należy wybrać 112, powiadomić operatora, on zawiadomi straż pożarną. Znajomość numeru 112 może uratować życie, podobnie jak numer policji 997, telefon do straży pożarnej 998 i kontakt do pogotowia ratunkowego 999. A teraz zobaczmy, czym jest kontakt IC i jak może pomóc ratownikom w dotarciu do naszych bliskich. Karta IC albo sama nazwa IC, czyli In Case in Emergency, czyli w razie wypadku, jest to taka idea polegająca na wpisaniu albo w telefon komórkowy, bądź na oddzielną kartkę lub na specjalną kartę numeru telefonu do osób bliskich. Czyli chodzi o to, że jeżeli nam się coś stanie, nie zdążymy poinformować rodziny, ewentualnie nie zdążymy przekazać wszystkich informacji służbom medycznym czy pozostałym ratunkowych, mamy możliwość, że ratownik, biorąc telefon komórkowy, ewentualnie kartę, sprawdzić numery telefonów osób i na przykład jeżeli mamy telefon podany do męża, do rodziny, do brata, to wtedy taka osoba dzwoni, służby ratunkowe dzwonią i pytają o osobę, na co mogła chorować, na co jest uczulona, jakiej pomocy może wymagać. Ewentualnie w drugą stronę są w stanie poinformować służby, rodzinę o tym, że osobie, załóżmy, coś się stało. Mamy nadzieję, że przedstawione w programie porady uchronią Państwa przed nieprzyjemnościami i kłopotami. Uczmy się na cudzych błędach. Ja w dalszym ciągu gotuję w swoich garnkach swoje potrawy. Bardzo smakują dzieciom i wnukom. Także to wszystko było zbędne.